Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i przychodzę dzisiaj do Was z kolejną kupką przeczytanych książek. Zaczynamy od książki, która jest bardzo nietypowa. To nowe wiersze sławnych poetów, która wygląda tak, i napisał te wiersze Grzegorz Uzdański. Jest to nietypowe ze względu na to, że Uzdański pisze te wiersze w stylu poetów, których znamy i których jesteśmy w stanie rozpoznać po charakterystycznym stylu. Na przykład mamy tutaj Adama Mickiewicza, mamy Wisławę Szymborską, mamy Tuwima, mamy też wiele innych nazwisk polskich oraz zagranicznych. O, Różewicz także nam się pojawia dosyć często. I o czym są te wiersze? Te wiersze zostały w książce podzielone na kilka działów. Na przykład Wisława Szymborska pisze o Facebooku. O telewizorze plazmowym napisała Sylwia Plath. Wiersz na temat Facebooka także napisał Frank O'Hara. I tak dalej, i tak dalej. Są tutaj wiersze na przykład o podróżach kosmicznych, wiersze dotyczące Netflixa, Instagramu, tabletu, komputera, i tak dalej, i tak dalej. Powiem Wam, że czytałam te wiersze z niekłamaną przyjemnością. Była to bardzo fajna zabawa intelektualna. Jeżeli jeszcze nie znacie tego projektu, to wydaje mi się, że do tej pory istnieje strona na Facebooku Uzdańskiego, która się właśnie tak nazywa Nowe Wiersze Sławnych Poetów. Także tam możecie mieć próbkę tego, co autor zamieścił w tej książce. Polecam i jeszcze raz polecam. I teraz mam przed sobą dwie karteczki i to są książki bardzo ostatnio popularne. Książki, o których się dużo mówi, często widzę ich recenzje, piszą o nich w pismach branżowych, pojawiają się recenzje także w znanych programach itd. Pierwsza z nich to Kości, które nosisz w kieszeni, debiut młodego autora, który nazywa się Łukasz Barys. To książka, którą wysłuchałam. I bardzo mi się podobała. Ta książka opowiada o młodej dziewczynie, która wychowuje się w domu z mamą oraz babcią. Ta mama jednak przede wszystkim zajmuje się sama sobą, zajmuje się szukaniem nowych wujków, nowych tatusiów dla swoich dzieci. Natomiast wszelkie obowiązki w domu spadają na tę narratorkę tej książki. I ona opowiada o swoim świecie. O świecie, gdzie tak naprawdę znakiem rozpoznawczym jest bieda, i niedostatek. Niedostatek wszystkiego, począwszy od pieniędzy, skończywszy na miłości, czułości, wsparciu ze strony rodziny. Ona musi sobie radzić w życiu tak naprawdę zupełnie sama i wszystko, co próbuje osiągnąć, musi wydzierać światu pazurami. Książka bardzo ciekawa, poruszająca mnóstwo wątków. Każdy w niej znajdzie coś dla siebie. Ale ta książka ma jedną wadę. Ona ucieka błyskawicznie z głowy. Po paru tygodniach naprawdę niewiele pamiętałam z tej powieści. Musiałam sobie dzisiaj przed nagraniem tego odcinka zajrzeć jeszcze do różnych recenzji, do różnych streszczeń, żeby przypomnieć sobie, o czym tak naprawdę czytałam. Więc to moim zdaniem jest wada, bo skoro nic nie zostaje w głowie, no to chyba nie ma tam niczego odkrywczego, aczkolwiek napisane jest to w sposób bardzo przyjemny i tak jak powiedziałam, dobrze się przy tym spędza czas, myśląc, rozważając, mając refleksje na temat tej książki, które niestety szybko znikają. Druga książka to Pawilon Małych Ssaków Patryka Pufelskiego. I bardzo ciekawe jest to, skąd się ta książka w ogóle wzięła. Ona została nadesłana przez autora na konkurs, który miał dotyczyć pamiętników osób LGBTQ+. Ale ta książka tak bardzo zachwyciła jury, że postanowili wydać ją odrębnie, a nie w zbiorze opowiadań. I jak możecie się już zapewnie domyślić, jest to miniopowieść, która opowiada o młodym mężczyźnie, który jest gejem, mieszka ze swoim partnerem, ale tytuł Pawilon Małych Ssaków również jest bardzo ważny, ponieważ on pracuje jako opiekun zwierząt w ogrodzie zoologicznym. Najpierw w Krakowie, a później przenosi się do Wrocławia. Jest to człowiek, który uwielbia swoich podopiecznych,
obchodzi z nimi ich urodziny, obchodzi z nimi święta, robi torty dla kotików i w ogóle jest bardzo dobrym obserwatorem zwierząt i swoich podopiecznych. Ale jednocześnie jest to człowiek, któremu niełatwo jest żyć w Polsce. Po pierwsze, tak jak wspomnieliśmy, jest gejem. Po drugie, jest Żydem. Bierze udział w teatrze, który objeżdża różne gminy żydowskie w całej Polsce i wystawia przedstawienia dedykowane ludności żydowskiej. W związku z tym w całej Polsce ma mnóstwo przyjaciół, mnóstwo znajomych. Zazwyczaj są to starsze osoby, które przychodzą właśnie na te przedstawienia i zapoznają się z nim, utrzymują z nim kontakt. On, kiedy może, odwiedza ich z kolejnymi przedstawieniami. Ale bardzo często okazuje się, że te jego przyjaciółki niestety już nie dożyły kolejnego roku. Jest to książka, która porusza oczywiście wiele tematów, ale przede wszystkim jest to życie w Polsce. Życie w Polsce człowieka, który jest trochę inny, który jest bardzo wrażliwy, który kocha zwierzęta, który ze względu na swoją orientację seksualną również nie jest mile widziany przez niektóre osoby, który ze względu na swoje pochodzenie także ma w życiu podgórkę, a jednocześnie nie użala się nad sobą, nie ma tam czegoś takiego, że on rozpacza, jak mu jest w życiu źle. Nie. On stara się podchodzić do wszystkiego ze spokojem, z poczuciem humoru, robić swoje, nie przejmując się tym, co gdzieś tam za nim szczekają psy. Bardzo fajna książka, bardzo mi się podobała. Byłam zaskoczona, w ogóle nie spodziewałam się, że ta książka będzie poruszała takie tematy. Wzięłam ją sobie do przeczytania od tak, bo spodobała mi się okładka i pomyślałam, że to może być coś fajnego. I ta książka również zrobiła dużo szumu w internecie. Także jeżeli jeszcze jej nie znacie, jeżeli jeszcze się nie natknęliście, albo też nie wiedzieliście, czy warto przeczytać, to tak, mówię Wam, warto, czytajcie. Teraz mam przed sobą dwa zbiory opowiadań. Pierwszy z nich to drugie spotkanie Macieja Miłkowskiego. I tutaj również wielkie zaskoczenie. Ta książka u mnie leży już parę lat i jakoś tak mimo tego hopera na okładce nigdy po nią nie sięgnęłam. Ale teraz w ostatnich tygodniach, tak jak Wam niedawno mówiłam, miałam fazę na czytanie krótkich książek i sięgnęłam po tego Miłkowskiego. No i szok, ogromne zaskoczenie. Te opowiadania są świetne. Powiem Wam, że mimo tego, że już minęło tam trochę czasu, odkąd je przeczytałam, to doskonale niektóre z nich pamiętam. One mnie zaskakiwały, praktycznie każde z nich zaskakiwało mnie albo swoją puentą, albo w ogóle swoją treścią. Pierwsze z nich bardzo skojarzyło mi się z moją walką, częścią pierwszą Knausgorda, ale tutaj mamy także opowiadania o miłości, opowiadania o antysemityzmie, opowiadania o życiu w rodzinie, ale także różne takie gierki z czytelnikiem dotyczące na przykład literatury i pisarstwa. Bardzo ciekawa książka, jeżeli jeszcze uda Wam się gdzieś ją kupić, kupujcie. I jeszcze jeden zbiór opowiadań polskiej autorki Aleksandry Majdzińskiej pod tytułem Morkut i inne opowiadania. I to jest książka, która również składa się z krótkich form, bardzo krótkich, które przede wszystkim dotyczą polskiej prowincji oraz czasów XX wieku, ale raczej pierwszej połowy. Mamy tutaj czasy wojenne, powojenne, mamy osoby, o których zazwyczaj się nie pisze, nie mówi, nie zwraca się na nie uwagi. Te opowiadania dotyczą przemocy w rodzinie, wykorzystania, dotyczą śmierci w rodzinie, dotyczą adopcji oraz doszukiwania się własnych korzeni. To są książki o ludziach, których bardzo często omijamy na ulicy szerokim łukiem. Trochę taka wydawała mi się na początku zgrzebna, przez to, że bardzo wiele opowiadań dzieje się na wsi i dotyczy ludności wiejskiej, bardzo prostych ludzi, ale w miarę czytania coraz bardziej przekonywałam się do tych opowiadań i wydaje mi się, że jest to coś, co warto poznać. Mało kto pisze w taki czuły, pełen zrozumienia sposób o ludziach, których być może nie chcielibyśmy poznać.
A teraz książka amerykańskiej pisarki Vivian Gornick. Kobieta osobna i miasto. To książka, która bazuje na autobiografii autorki. Ona wplata swoją autobiografię w tak naprawdę w szerszy kontekst. Kontekst tego, że człowiek, który żyje we współczesnym świecie, bardzo często ma poczucie niespełnienia. Bardzo często to, co przeżywa, wydaje mu się, że jest nie takie, niedostateczne, niewystarczające, że inni przeżywają czy dostają od życia coś lepszego. Tutaj bardzo fajnie na okładce to ujęli, że niektórzy ludzie ciągle znajdują się w przedpokoju życia. Nigdy nie dostają wstępu na salony. Nigdy to życie dla nich nie jest takie, jak wyobrażaliby sobie, że wtedy żyją pełnią życia. To także książka o naturze przyjaźni, naturze miłości. Dużo też tutaj mamy opowieści o samym mieście, w którym żyje Vivian Gornick, czyli o Nowym Jorku. Jeżeli lubicie tego typu rozważania o świecie i o naszym życiu w tym świecie, myślę, że bardzo Wam się ta książka spodoba. I teraz jeszcze książka, która w sumie nie pasuje do tych pozycji, o których Wam dzisiaj mówiłam, ale chciałam gdzieś ją przyczepić, ponieważ jest to rzecz, która przeleżała się na moich półkach bardzo długo, ale ostatnio postanowiłam odkurzyć ją i przeczytać. Nazywa się Kohi Nor. Ma świetną taką okładkę, ale nie wiem, czy to będzie widać. Ona jest taka, nie wiem, czy słyszycie, taka szorstka trochę, wytłaczana. Historia najsłynniejszego diamentu świata, napisana przez dwoje autorów. Jest to William Dalrymple i Anita Anand. William Dalrymple napisał pierwszą część tej książki, która opisuje nam wierzenia hinduskie oraz historię, która być może prowadziła do pojawienia się tego diamentu w historii świata. Nie do końca wiadomo bowiem, czy wszystkie wzmianki na temat ogromnego, cennego diamentu dotyczą właśnie tego kamienia. No ale William Dalrymple jako znawca tej kultury, jako znawca historii Indii, myślę, że dokonał wszystkiego, co możliwe, aby stwierdzić, czy to właśnie o ten kamień chodziło. Natomiast Anita Anand opowiada współczesną historię tego kamienia, tego diamentu, który znalazł się w rękach Anglików za panowania królowej Wiktorii oraz został sprowadzony do Anglii, gdzie zaraz pokazano go na wielkiej wystawie w Londynie. I tam ten kamień nie zrobił takiego wrażenia na zwiedzających, o jakim są myśleli królowa i jej mąż Albert. Wobec tego ten kamień został odesłany do jubilerów, aby nadano mu inny kształt, aby inaczej odbijał światło, przez co stracił bardzo dużo swojej masy i teraz w koronie królowej czy króla wygląda zupełnie inaczej. To też historia ostatnich właścicieli hinduskich tego klejnotu, którzy przyjechali do Anglii razem z nim i tak naprawdę stali się poddanymi królowej Wiktorii. To książka o upadku piękna. Tak mogłabym ją podsumować. Naprawdę bardzo ciekawa historia, a jeżeli oglądaliście całkiem niedawno uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II, to mogliście napatrzeć się na ten klejnot do woli, ponieważ on bardzo był często i długo pokazywany w telewizji. No i jego historia jest oczywiście skomplikowana. Można by nawet powiedzieć, że trafił do Anglii na skutek skandalu dyplomatycznego, czy też kradzieży w biały dzień. Także jeżeli nie znacie tej historii, czytajcie. Bardzo ciekawie napisana. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was którąś z tych książek. Jeżeli nie, no to trudno, to zapraszam. Na za tydzień będę mówiła o kolejnych przeczytanych przeze mnie pozycjach. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.